Davik, postanowiłem, że zostanę policjantem. A czy ty się zamieniłeś z ręką na rozum głową miejscami? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Żaba Dave. Nie rozmawiamy. Dlaczego? Dlaczego? Ale stary, no ja postanowiłem zostać policjantem. Patrz, jaki mam fajny garniak. Znaczy garniak, mundur. Ale dlaczego ty nie lubisz policji? Nie. David, proszę. Ja nawet sobie zbudowałem posterunek policji, bo ja chcę, żeby tu był porządek, wiesz, panie, o co chodzi. Policjancie, patrzę na lewo i na prawo i przechodzę przez pasy w bezpiecznym tempie. A na przystanku ustąpi panie pan policjancie, miejsca? Policjancie, nie depczę trawnika, panie policjancie. Dobra, panie czekaj, wiesz, że jesteś pojazdem uprzywilejowanym, więc chodź. Chodź, pokażę ci posterunek policji, bo bardzo ładnie wygląda. Tak swoją drogą, słuchajcie, poczekaj, bo ja się rozpędziłem już w ogóle. Na samym początku, słuchajcie, nie było nas przez 4 dni w domu, ale tu się bardzo dużo pozmieniało, ponieważ tutaj prace budowlane, prawda, są nieprzerwanie ciągłe. Ale zaraz wam to pokażę, co się pozmieniło. Ogólnie przede wszystkim to domek Dave'a w końcu jest. Jak się cieszysz w końcu z tym, że masz swój domek, bo mi się wydaje, bardzo że powinieneś... Bardzo się cieszę, mam bardzo duże drzwi, ale jak do szeraka. Ja mam tylko pytanie, dlaczego tutaj nie ma stawu żadnego? Dlaczego żaba nie ma stawu? I dlaczego staw? Żaba ma kolę? Co to ma być w ogóle? Co to ma być? To czy żaby piją kolę? Aha, dobra, rozumiem. Dobra, no ale czekaj, zanim jeszcze przejdziemy do czegokolwiek, to koniecznie łapka w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał. Wczoraj odcinek poszedł bardzo fajnie, ponieważ wam się spodobał hardkorowe pytania z Dave'em, więc jak chcecie jakieś hardkorowe pytania z jedną osobą, to napiszcie w komentarzach, z kim następny raz mają być hardkorowe pytania. Dobra, w każdym razie, aha, jeszcze Instagram, możecie być na Instagrama, Szczypson przez 2N na końcu, prawda, Dawid Podługa, kochanek. No i tyle w temacie. Dobra, chodź, pokażę ci ten posterunek policji. Pod prąd! Panie policjancie, dobra, ale czekaj, spokojnie, no bo ty widzisz, ale czemu ty biegasz po jezdni? Nie zatrzymałeś się przed pasami, mam. Dobra, ale ja mam lizaka. O kurde, dobra, to ja widzisz? Więc bez jesteś ten, no co, podoba ci się, prawda, tutaj po stronach policji, no, ale, o, ja tu mam dla ciebie specjalny pokój, chodź, zobaczysz. Pokaż. Tu, patrz, tu. Daj pokój. Tu, ten. O, pokój. No, wejdź. Fajny pokój. No weź. Nie jestem taki głupi, kurde. Ale jak nie jesteś, jak jesteś? Napad na policjanta. O nie! Nie! Jest! Łatwo! Dobra, chodź, pokażę ci parking jeszcze, bo parking mamy fajny. No, ale parking to jest mocny. Czekaj. Pan policjant w porządku pilnuje. To jest błąd w skrypcie budowlany. Budowlany błąd w skrypcie, niestety. Nie, no działa. Tutaj się nam wkradł. Nie. Niestety nie. Co jest? Błąd w skrypcie, wiesz? Niestety nie idzie. Ale jak dało się, mam wrażenie, że się dało wcześniej. No na pewno. Co? Ja mam wrażenie, że tu wyszedłem wcześniej. A tu jest jakiś ewidentny błąd. No dobra, ale chodź na dół. Co ty robisz? Dlaczego mi rozwalasz? Dlaczego mi rozwalasz, prawda, schody? Oddaj mi te schody, ja to muszę teraz naprawić. Oddaj mi schody. Panie, co? Co? Coś ja dobrze słyszałem? Ej, ale jeszcze nie to, panie, teraz to musi być. Panie psie, bo problem jest... Ej, ale tu już nie idzie teraz, widzisz? Dobra, zepsułeś mi schody. Chodzę walić policję. Aha, dobrze, czyli jesteś... Dobra, to nie rozmawiamy. Już widzimy się za 2 dni w sądzie, no. No dobrze, idę do Maka, ja sobie idę... Lewo, prawo. No właśnie, no tak swoją drogą to Mak, ale czekaj, bo ja bym chciał, żebyś ty został, prawda, konsultantem policji. Niczym Lucyfer. Co, nie? To, a załatwisz mi Chloe? Ja będę twoją Chloe. Nie, to ja podziękuję w takim razie. To ja w takim razie ale posłuchaj, bo ja muszę zrobić nalot, wiesz? Ja muszę zrobić nalot, bo już dostałem cynk, że tam, prawda, w tamtym domu się dzieją takie przekręty, hopy, że tam trzeba. Naprawdę? Dobra, ale to ja ci daję zezwolenie. Dobra. Ale jakie ty mi dajesz zezwolenie, jak ty masz tylko ze mną wjechać i zrobić nalot? No chodź, to dawaj, robimy nalot. Tu, prawda? Ja słyszałem, że tutaj jest ulica Flakowa. O kurde, to jest błąd jakiś. Ale dobra, uwaga. Niepłacone podatki! Dzień dobry policja, proszę, dowód. Tu, dowód, prawo jazdy, dowód, numer PESEL, numer w dzienniku. Numer PESEL, hasło tego konta na Facebooku. Proszę do odpowiedzi. 420. Dobra, już pani nie zdała. Dobra, w każdym razie, niepłacone są tu podatki, przyszliśmy zebrać podatki. Niepłacone są podatki, prawda? Bo pani opłaca pani podatki na ulicę Mleczną 1, a to jest Flakowa 1. Więc niestety opłaca pani nie ten dom, co trzeba, a mieszka pani nie w tym, co trzeba. Dokładnie. A, właśnie, mi się coś ostatnio w ogóle podatki same płaciły tej. Spoko.
A, dobrze. Bo tam jest akurat mlecz na jeden. A, to ona płaci za ciebie. A, no dzięki Milki, a wiesz, że jedziesz do Nie, no, ale proszę, proszę opłacić podatki, które są do opłacenia. Bo ja nie mogę pozwolić ja nie na to. Żadnych podatków. Ale proszę, trzy diamenty za dzisiejszy dzień. Nie, trzy diamenty. Co tutaj jest na dole? Złoto to w ogóle co? Nielegalny. Co to za nielegalny, co to za nielegalny interes tu? To jest dziwnica. Nocny, no, dobra. Tak? Co to za nielegalna piwnica, ja się pytam. Co to za nielegalna piwnica? Dobra, daję pani 3 dni na spłatę długu, prawda? Ty, bo czekaj, bo to jest... No proszę, proszę mi tutaj, co? Ale panie policjancie, ma pan nakaz? Ma pan nakaz? A ma pan dowód? Proszę mi pokazać. Dobra, dobrze, dobrze, w takim razie... Proszę o tej legitymację. Jaką legitymację? My nie zeszamy. Proszę o legitymację. Jaką legitymację? No co jest? O. No to trzeba tak zrobić. No. O Jezus! To tak trzeba, dobra, już wiem. Rozumiem. Podoba mi się ten sposób, sekretny, no. Sekretny pokój, sekretny pokój. Bardzo sekretny jest, no. Ale ja mam pytanie, bo... O nie, Davik. Chodź tu zobacz co? To, chodź tu zobacz. To, na to już sąd nie spojrzy tak korzystnie. Panie, dość, że siedzi w nocniku, to jeszcze patrz. Fortepian i klawisze ze skości słoniowej. A, to jest nielegalne. No. Nieprawda. Zamilczenie, zamilczenie. W razie widzimy się w plądzie. Ja bym chciał tylko powiedzieć tak. Podatki to podatki, ale to jest druga sprawa, za którą się spotkamy. Aczkolwiek można zapłacić za milczenie. Jestem oczywiście wyrozumiałym policjantem. Więc stak diamentów jutro u mnie na stole i jesteśmy, prawda, kwita, cicho. No. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Gdzie te autobusy, no? Weronika na mnie czeka. Jeszcze jedno. Musi pani zostać kierowcą autobusu, bo jako jedyna pani dosięga do pedałów. Naprawdę, ja też dosięgam do pedałów. Ale ty, kurde, to chyba jak na sztudłach jesteś. Ręką, głową, jak głową? Kurde. Głową? Tak. Głową. Mam dobry zasięg. Ma doświadczenie, wie? To ma doświadczenie. Wydaje mi się, że nie. Dobra, czekaj, ja idę powiedzieć siostrze, że ja jestem policjantem, bo ja tutaj... Chodź. Po co ty w ogóle czekasz na ten, jak tam flakiem jesteś, prawda, w 3 sekundy? Ja już jestem twojej żargi, hopie. A pani Milki, proszę, prawda, tutaj na kasę do Biedronki, bo dług rośnie. A nie spłacone jeszcze ani grosza. Ja tak nawet w ogóle towaru nie mam w tej Biedrze. Trudno, to nie mój problem. Ja jestem tylko policjantem. Dobra, halo siostra, patrz, jestem policjantem. Hej, o. Czemu? Prosto z mostu. Lubię tak najbardziej zaskakiwać. Siema, jestem Pugliną. No nie, no nie zrobiłem ci najazdu, bo jak widzicie wyciągnąłem oznaki, aczkolwiek tu jest moja oznaka. Może, tak się ośmiesza. Nie no weź, Davik, ale ty z szacunku trochę do policjanta. Proszę tutaj. Dobra, widzisz. Dlaczego? Jak mi ukradli rower. No. To nie znalazła go policja. Tylko ja chciałbym zaznaczyć, że ja wtedy nie byłem policjantem, jak sobie ukradli rower, więc to nie moja wina. Możesz jeszcze raz zgłosić kradzież i zobaczę, znajdzie się rower. Przepraszam, dzień dobry, chciałem zgłosić kradzież. Ale to nie tu, na posterunek proszę lecieć. Tam pani Gabrysia jest i czeka. Żartowałem, jeszcze nie zatrudniłem pani Gabrysi. Nieważne, siostra, co myślisz o tym, że jestem policjantem? Podoba ci się to? No... A, dobra, no i dobra. Czyli jestem nieszanowany od samego początku tutaj na wsi, to jednak rezygnuję z tej fuchy. A jakiej wsi to jest Metropolia, Springfield? Ja jednak rezygnuję z tego, rezygnuję jednak z bycia policjantem, bo to nie ma sensu, jak tu jestem, mam być nieszanowany przez cały czas. Jeszcze patrz, kurczę, co ty tam mi się włamujesz do Hawiry. Odłóż lizaka! Co żeś mi rozwalił? O kurde, pies. Ale wandalizm. No nie, ja nie mogę tutaj być policjantem. Od samego początku mnie tu nie szanują. Tak nie może być. Dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Napiszcie w komentarzu, czy mam dalej być policjantem, bo mi się wydaje, że nie, bo ja tu stracę wszystkie, prawda, kontakty. Nie można, nie mogę chyba nie powinienem. Dobra, trzymajcie się, na razie, pa pa.